Papieżu Franciszku, musimy chronić dzieci i przywrócić wiarę. Czyli proszę Państwa, średniowiecze wraca. Krytyk filmowy Łukasz Knep nie ma wątpliwości, że DiCaprio na aktorskiego Oscara zasłużył. Problem w tym, że niekoniecznie za zjawę. Nie ma wątpliwości z tego, że kilka ról wcześniejszych Leonardo DiCaprio jakby tego Oscara mu zapewniły. Zresztą on sobie go przecież no, wyczołgał, przeleżał, zjadł surowe mięso, bawole chyba zdaje się tak, chociaż był wegetarianinem. I nie nagradza się tutaj tego samokształtu i nie nagradza się za... No to robił wbrew naturze swojej, to za to nagrodę? Sobie, no bo to jest jedna najlepsza rola męska w kinie z ubiegłego roku. Dodawał Jakub Kolisz, żadnych kontrowersji nie budzi za to werdykt Akademii w kategorii najlepsza rola kobieca. Oscara dostała Brie Larson za rolę w filmie Pokój. Jak podkreśla Kolisz, to wybitna rola. Przemiana z bohaterki komedii młodzieżowych 21 Jump Street, którą widziałem kilka lat temu na wielkim ekranie, w tak bardzo pochrataną życiem kobietę, to jest piękna rola. Absolutnie, fantastyczna rola jest, tak. Te wyróżnienia za role drugoplanowe powędrowały do Alicia Vikander za Dziewczynę z portretu i Marka Rylansa za Most szpiegów. Najwięcej statuetek, bo aż 6, zdobył Mad Max na drodze gniewu, ale głównie w kategoriach technicznych. Kolejne informacje kulturalne, również oscarowe o 14.20. Zapraszam. Pogoda. No to może po Suwalszczyznę najładniej, tam nie będzie padać, za to będzie świecić nieco słońce. Poza tym deszcz na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, w okolicach Łodzi i Warszawy deszcz ze śniegiem, a w górach po prostu śnieg. Na termometrach od 2 stopni na północy, na zachodzie i w centrum do 10 na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Śnieg wraca. Program Owczarek, w studio goście Maria Reimer i profesor Magdalena Radkowska-Walczyk. Na si wszystko. Średniowiecze wraca. Oraz interdyscyplinarny zespół badań nad dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o, no właśnie znowu potoczny termin, dzieci z in vitro, tak? Co oczywiście ani, czy część tej grupy to ani dzieci, ani z in vitro. Ale średniowiecze wraca, bo te dzieci trzeba tworzyć, żeby palić na stosie, żeby palić w kotle, żeby wrzucać do beczki, do wewnątrz. Z ponawbijanymi gwoździami. W celu... Ale właśnie. Osobami urodzonymi dzięki technologiom in vitro z ich rodzeństwem. Często to są dzieci urodzone wskutek już ciąży spontanicznej albo dzieci adoptowane. Kolejną grupą są rodzice i jeszcze kolejną są lekarze. Także to są dosyć szerokie badania obejmujące różne grupy. Rozmawiałyśmy z rodzicami. Dziękuję za tę podpowiedź, że tej rezygnacji i tego, że można coś zrobić od razu. Teraz mama po prostu to nie zaraz. Wraca średniowiecze. No bo tata miał, ojciec miał dwóch synów, tak? Nie.
No i dlaczego jednego nazywamy, że był marnotrawny? Nie jest zamianowanego scenariusza, tylko bardziej można powiedzieć, że ma temat i się toczy. Czy wiesz? Ale jak rozmawiamy z takimi małymi dziećmi, to nie wiem. No było tak, że wiesz, było dwóch synów, no i jeden wziął, powiedział tak, tacie, że chciałby wziąć połowę majątku, no i poszedł w świat. Ale ten majątek roztrwonił, czyli wydał wszystkie pieniądze, wszystko co dostał od ojca, zostawił i taki uważał się, że był taki niedobry, że zmarnotrawił to wszystko i to zaufanie ojca i mówi, a wrócę, bo miał się bardzo źle. Mówi, tak, średniowiecze, że nawet ja bym tylko to cierpiętnictwo. Jakieś zjadają, prawda, nie wiem, czy widziałeś coś takiego, taki obrazek, ale tak bardzo było mu źle. Powiedział, że wrócił. I to jest właśnie jako syn marnotrawny, który wraca do ojca i ojciec mu przebacza, przyjmuje go na nowo, bo to jest ojciec, który kocha, prawda, każde swoje dziecko. Pamiętasz, że coś takiego było, prawda? No właśnie, Paulsenko. No powiedz mi, co dziś będziesz robiła? Idziesz do przedszkola jeszcze, czy w domu jeszcze? Nie, nie z mojej kantora. O, ale już się lepiej, czy jak to będzie? A na co zachorowałaś? Na jakieś przyrząd? Na kaszel, a no widzisz. Ale już myślę, że jest lepiej, jak tak mówisz. Powiedz mi, Paulsenko, co chciałabyś to zrobić? Życia rozkoczonego, nędzny taki zestaw rozkoczonego do Twitter. No i my zapytamy się, co było w takim zestawie. Więc pierwsza figurka, która mogła w tym zestawie być krzycząca zamkowy książek. Więc to jest najważniejsza figura Twitter. To z kim to wyszło? A po twoim mamie jest, tak? No pięknie, to mama szczęśliwa, co? I wy też. No to się cieszę. Faustyno, powiedz mi, a ty potrafisz powiedzieć czasem słowo przepraszam, jak ktoś zabroi? Bo wiesz, bo ten syn marnotrawny powiedział przepraszam, się przyznał, tatusiu, ja źle zrobiłem, ja wiem o tym. I tata go przyjął, prawda? Więc bardzo ważne słowo przepraszam. A często ci się zdarza mówić przepraszam? A jak często? Razem z tym? Rzadziej się mówi. Bo ty pewnie jesteś dobra dziewczynka, więc rzadziej. No bo jak coś zrobimy wtedy, czy popijemy, czy zawalimy, czy mówimy mamie, czy tak, prawda? No to się cieszę. No to brzucha ci życzę, Ostynko. Przytul się do brzucha mamy, bo masz tam brata czy siostrę. Przytulasz się czasem? Tak. To bardzo dobrze. To też mamu się serdecznie pozdrów od nas i życzę wam dużo radości, a tobie przede wszystkim tego brzucha. Dzięki. I Radia Maria, dziękuję ci bardzo. Do wszystkiego dobrego dla ciebie na cały dzień. Z Panem Bogiem. Drodzy dzieci, dziękuję wam. Pomyślcie o tym synu marnotrawnym. Może się zmienicie do właśnie Pismo Święte. Takie nawet dla dzieci. Poproście o to, żeby ktoś wam, może mama, może same potrafi się czytać taką przypomnieć o synu marnotrawnym. Ona też nas uczy, jak być dobrym synem, jak nawet umieć to powiedzieć. To przepraszam. Tacie, czy mamie, czy koledze, koleżance, może rodzeństwo. Wieczorem może się spotkamy, bo wieczorem mamy też nas. Dajcie to. Może by się na tą godzinę 20, ale jeżeli nie, no to pewnie będzie kilka na te wspólne spotkanie. Jest już 10:30. Która działa jak w swoim domu. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Teraz audycja Czyta się, aby być mądrym. Na naszej antenie autorka książki Przebaczenie, pani Krystyna Sobczyk, Powrót do życia. Witam panią serdecznie, Szczęść Boże. Witam ojca, Szczęść Boże, witam radiosłuchaczy, pozdrawiam serdecznie. Jak zaczął się ten dzień, pani Krystyno, dobrze? Najlepiej, jak tylko mogło być. Tyle mogę powiedzieć. Przygotowuję takie ważne rekolekcje i myślę, że Duch Święty bardzo pięknie mi posługiwał swoim światłem. Tak szukałem zdjęcia, żeby wiedzieć, jak pani wygląda. To właśnie zobaczyłem pani wygląda. A ja nie. W Zebrzycach, tak, o modlitwie, myślę, po pierwszym roku, prawie rok temu, o modlitwie wstawienniczej. I taką pani jest, patrzy kobietą uśmiechniętą.
Mogę brać w nią, że to jest taka jestem i mówiąc szczerze, modlę się też o to i proszę Pana Jezusa, żeby mogła rozwiewać uśmiech, a w ogóle od dłuższego czasu modlę się o taką łaskę poczucia humoru. Jest to bardzo dobra rzecz w życiu. Od blisko 24 lat jest Pani członkiem wspólnoty odnowy życia chrześcijańskiego Nowy Jeruzalem w Krakowie. Też Pani pracuje w sekretariacie do spraw nowej ewangelizacji. Od 20 lat służy posługą modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne, stąd te przygotowania, tak mam rozumieć, do następnej rekolekcji. Tak, będę prowadzić warsztaty modlitwy wstawiennicze dla szkoły nowej ewangelizacji świętego Jana Chrzciciela w Częstochowie, tak, zgadza się. Pani Krystyno, książeczkę nieduża, ksiądz biskup Grzegorz Ryś napisał Przebaczenie, powrót do życia. Osobiście dziękuję autorce za tę książkę, dziękuję za głębi i za pomkę. Mamy trochę więcej niż 10 rozdziałów, 128 stron. Taka poręta, nawet można sobie gdzieś nawet do Kieszowskiej, na taką medytację nawet do kościoła wziąć. No to, co Pani pisze, pewnie nie jest to łaska, zrozumienie grzech, choroba, lekarstwo, zranienie jest przebaczenia, ale dosyć wielu ludzi ma problem z tym, jak to sobie poradzić, z tym, co drugi zrobił przeciwko nam, albo nawet to, co my zrobiliśmy. Pierwszym względem Boga, względem drugiego człowieka i względem siebie. I tak, przebaczenie jest rzeczywiście trudne, no ale nie ma alternatywy. Pan Jezus powiedział, że Pan Jezus dał nam bardzo precyzyjne nauczanie w tym temacie. I przebaczenie, no jest paszportem do nieba. Jeśli nie przebaczymy, nasze winy zostaną zatrzymane. I jest to bardzo ważny problem w naszym życiu duchowym. I myślę tak, że kiedy człowiek rozumie i grzech, jak i łaskę Bożą, dzięki Duchowi Świętemu, kiedy zrozumie też to, że życie jest nie tylko ofiarą, ale też, że jest przyjacielem, gdy taka jest natura, że mój grzech rani innym, a grzech inny rani innym. A właśnie jeśli zrozumie serce, że umie mieć serce od Boga, że umie mieć serce od innych ludzi, to wtedy łatwiej jest mu przebaczyć właśnie przed wizytą szkoli. Tym, że chcę powiedzieć jeszcze, że przebaczenie tym innym ludziom, naszym krzywdzicielom, tak naprawdę to jest dla nas samych, dla nas. Bo to ja cierpię, ten drugi człowiek, mój krzywdziciel, może nawet nie wie, że cierpię, może nawet cierpię z tego satysfakcję, może mieć dobrze, tak ma to swoje, należało jej, no, jest, prawda? Nie, może się cieszy, że mu się odegra. Lubią cierpieć. Apostoł Paweł powiedział, że ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi. Ale to my mamy prosić też o wybaczenie. No jest też problem przebaczenia sobie. Jest też problem właśnie przebaczenia Bogu. Tutaj pozwolę to w cudzysłów i pod znakiem zapytania, dlatego że w cudzysłów jest wiele przebaczenia Boga. O różne rzeczy. Prawda, czy my możemy nam złoto, do którego spotkało w naszym życiu, jakąś sprawiedliwość, to dany Boga nie może oskarżony, czytamy kamieniami z niego. Właśnie w tym rzeczy ten problem, to jest to, co jest niedobrze wyjaśnione w czasach i w tym tak jak ojciec powiedział, i to się podczas ustanowić
Warszawa jest od dziecka do starca średniowieczna. Lubią różańce klepać, lubią modlić się do bramy z kości słoniowej, do wieży Dawidowej, a nie umieją, nie potrafią sobie przebaczyć najzwyczajniej w świecie. Naród toksyczny, naród kłótliwy, naród nieszczęśliwy. Boga nikt nigdy nie widział. Czytają Biblii, nie, nic nie wiedzą, to jak mają wiedzieć, jak przebaczyć? Mówię mu, wiesz, ale Bóg cię kocha. To, że za to, czego chciałem, Bóg cię kocha. Więc to przez to zerwał, jak wciąż nas zderzy. Mówię, jeżeli Bóg jest tak jednym ojciec, to nie chce mieć z nim nic wspólnego. Więc ten problem wymaga
czyli doświadczenie prawdy o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg jest Ojcem. I to doświadczenie sprawia, że zmieniamy myślenie o Bogu, że Bóg staje się kimś bliskim, że Bóg naprawdę staje się Ojcem dla nas, staje się dla mnie. To doświadczenie, prawda, wiara rannego jest dzieci, naszego umysłu pasyjnego, Boże serca. Więc w ogóle ktoś powiedział, że największą odległością, jaką człowiek ma do pokonania, jest odległość między jego umysłem a sercem. I święty Paweł też pisze, że sercem przyjęta wiara. I to doświadczenie, i o to często się modlimy, prawda? Kiedy przychodzą ludzie poranieni w tym obszarze obrazu Boga. Ich jest na pewno w Polsce bardzo dużo. No, teraz bym to powiedziała najkrócej. Bardzo dziękuję też na koniec zdanie, kiedy Panu Jezusowi. Które wiemy, że skorzystały z dawstwa. Z nimi rozmawialiśmy. Natomiast to zawierzenia, to oddania się, tak, że zawierzcie Bogu, aby mówić, tak, że dzisiaj moje czas, teraz kosztowo wszystkie zakamarki mojego serca i mówię, dajcie Panu. Więc jest taka grupa dla nas jeszcze niezbadana. Przepraszam, bardzo źle ojca słyszałam. Przepraszam, ja tak wspomniałem o tym, że na końcu Pani pisze też o tym oddaniu siebie Panu. Trzeba do Biblii, do Biblii. To pewnie możemy każdego dnia kontynuować. I mówię Ci dzisiaj moje tak, teraz ze sobą wszystkie zakamarki mojego serca i mówię, wejdź Panie. Wejdź Panie, pokaż mi jak nie dziadować. Z kapeluszem, nie szukać. W Biblii masz pod ręką wszystko. W Biblii. Ojcze, pokaż mi, jak mnie kochasz. Krótka modlitwa i Bóg objawia nam siebie, swoje kochające serce, ojcowskie serce. W takich, no, nawet w takich drobiazgach życia codziennego, w małych i większych sprawach, właściwie na każdym kroku. Bardzo dziękuję Pani Krystyno, więc dobrych rekolekcji, dziękujemy za książkę, za pewną podpowiedź, tak, bo my też czytamy, co zrobić w jakiej sytuacji. Myślę, że to też może być jakaś odpowiedź, przebaczenie, powrót do życia. To prawda, której też każdy pragnie, jak wody. Tak, bardzo dziękuję Ojcu. Bardzo dziękuję Ojcu, dziękuję Radzie Słuchaczom i proszę o modlitwę. Jeśli ktoś się pomodli, to mnie będzie bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem błagamy Pani Krystyna Sopry, która napisała książeczkę Przebaczenie, powrót do życia. Kwadrans nas dzieli do godziny 11. Mamy drugiego gościa, drugą autorkę, bo też kobieta. Książki Pani Agnieszka Lewandowska-Konkol. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, Panie Książki, siostry, Krzyżyk, Syłka, Wielki Świat. Pani dziennikarką, muzykologią od wielu lat swoje zainteresowania też skupia wokół dziejów Kresów Wschodnich. Jest autorką tej książki, ale między innych, które też o czasach mówią, o różnych przygodach, ta mówi o siostrach. Trzech siostrach, Ludmiła, Barbara i Hela. Które w przedwojennej Polsce w Wilnie żyją, no i naraz potrzebne polskie życie wszczerywa wojna. Co wstrzymało Panią do napisania, czy w ogóle zainteresowania się tą tematyką? No, w ogóle tą tematyką to właściwie takie dzieje mojej rodziny, ponieważ część rodziny mieszkała na Kresach przed wojną właśnie. No i ucierpiała od tej sowieckiej strony podczas wojny. I właśnie kiedyś, będąc moją mamą na takim spotkaniu w Sybiraku, usłyszałam pewną historię. Jedna pani opowiadała drugiej pani bardzo głośno, także nie podsłuchiwałam. No i doszłam do wniosku, że jest to bardzo jeszcze takie pole niezbadane, że mnóstwo tych historii jest i o nich nikt nie słyszał i że warto by je zbierać. I to są prawdziwe historie, prawdziwi ludzie. Tak, to są prawdziwe historie i ci ludzie właściwie tak, no nie opowiadają tak na co dzień, prawda? Pewnie nawet w rodzinach niektórzy nie wiedzą, co przeszedł ich dziadek czy babcia.
Nie ma dziadka, nie ma babci. Tu nie Ameryka. To jest system piecowy, system wyniszczania, dlatego cierpią, lubią cierpieć. Lubią cierpieć. To była pierwsza pozycja. Niejako druga narodziła się pod wpływem tej pierwszej, dlatego że pan, który przeczął mi historię swojej babci, przesłał mi potem po wydaniu już książki Na skraju piekła, przesłał mi historię Anny Górskiej, która stała się z kolei bohaterką następnej książki Niezłomna. To z kolei historia o jednej bohaterce, zupełnie niezwykłej kobiecie z Baranowi. No jej losy też wojenne, dla niej wojna trwała lat 16, więc wystarczy powiedzieć, prawda, to. No i trzecia książka właśnie teraz, która się ukazała, Siostry, jest troszeczkę inna od tych poprzednich, ponieważ nie jest ona już tak do końca dokumentalna. To znaczy mogę powiedzieć, że mniej więcej 60% to są wydarzenia prawdziwe, resztę troszkę tam jest fabularyzacji, trochę fantazji, ale wszystko właściwie mogło się wydarzyć. Jest inne jeszcze pod tym względem, że nie ogranicza się tylko do wojny, do losów wojennych, ale sięga głębiej, bo do lat 70. XX wieku. Ta historia o tych siostrach Ludmiła, Barbara i Hela trafiły, można powiedzieć, na stepy kazachstańskie, czyli zostały wywiezione w stepy Kazachstanu. Po wojnie każda z nich może ma inną sytuację, znaczy się przeżywają to i ta historia. Nieraz się bardzo interesujemy, jak ludzie mogą normalnie żyć, normalnie funkcjonować, gdy doświadczą takiego, powiemy, piekła, jakiegoś fatum, które przeszło przez ich życie, które zburzyło całkowicie nie tyle, że sielankę, ale tak normalne warunki życia, tak, bo te normalne relacje między nimi, normalna rodzina, a tutaj naraz wojna, nienawiść powoduje no, całkowity zwrot akcji, powiemy. No tak, no każda z nich zupełnie toczy inne życie po wojnie. Znaczy nie chciałabym tutaj w ogóle zdradzać fabuły, bo myślę, że chyba ciekawiej jest czytać książkę, jeśli się jej nie zna. Powiem tylko, że taką nicią dramaturgiczną całości jest historia jak najbardziej prawdziwa. Historia, którą opowiadał mi jeden starszy pan, która wydarzyła się w jego rodzinie. A mianowicie dwie siostry, tam były dwie, tutaj są trzy, dwie siostry, które po wojnie znalazły się na odległych zupełnie krańcach świata, bo jedna w Związku Radzieckim po prostu została, była wywieziona do Kazachstanu i została tam, a druga w Kanadzie i po 30 latach chcą się spotkać. No i właśnie wokół tego spotkania, wokół właśnie podróży jednej z sióstr na to spotkanie, toczy się cała książka. A jak to wpływa na pani życie czy patrzenie, bo tak można powiedzieć, jakimiś losami się interesujemy, innym chcemy pewną pomóc, tak, żeby sobie wyobrazić, że można być człowiekiem, że można ocalić swoje człowieczeństwo, mimo że ono nie jeden raz zostało zdegradowane, bo jest tak, że ludzie pozwalają na to, żeby... Człowiek nie może nic odtajniać. Do Pana Boga należą wszelkie myśli, tajemnice ludzkie, tajemnice człowieka. Człowiek nie może nic. Człowiek jest prochem, nędznym prochem. I teraz jak ocalić w sobie i ten właściwy obraz, czy bycie kobietą, bycie tą, która jest stworzona do bycia delikatną, bycia matką, gdy doświadcza się właśnie jakiegoś okrucieństwa. No absolutnie te wszystkie losy wszystkich Polaków, prawda, wywiezionych były niezawinione, bo nawet przecież Sowieci wywożąc nie starali się jakoś uzasadnić tego, że kogoś wywożą, po prostu wywozili już. Także czy ktoś cokolwiek robił, tak jak na przykład właśnie ta bohaterka Niezłomna Anna Górska, która rzeczywiście działała, była w AK i tak dalej,
więc można powiedzieć, że ona niejako w ich oczach mogła zasłużyć na to więzienie. Ale przecież tysiące ludzi, a może nawet miliony, nie działały jako w sposób bezpośredni, chciały tylko przeżyć, a mimo to zostały wywożone, prawda? Czyli absolutnie ta kara, która ich spotkała, była niezawiniona. I tu właśnie jest, myślę, że największy ból wśród nich powstawał, właśnie, że cierpią za coś, czego nie zrobili i w zasadzie nie wiedzą dlaczego, prawda? A to, ta wstyłka, to przerwanie życia takiego w pół właściwie, no niejednokrotnie odbijało się, ja się mówię o tych, którzy tam pozostali w ogóle na stałe, ale nawet jeśli wrócili, nawet jeśli sobie jakoś... Gdzie takie wrócili, kilometry, człowieku? Takie kilometry. W dalszym życiu na postrzeganiu wszystkiego. Człowiek musiał cierpieć. W pewnym sensie to może paradoksalne. Człowiek ale musiał cierpieć. To jest pozytywne, dlatego że ci ludzie tak zahartowani, nie mówię już o sferze fizycznej, ale psychicznie też, przeważnie dożywają długich lat w całkiem niezłej formie i myślę, że chodzi tu o psychikę, że oni po prostu tyle przeżyli, że już jakieś takie drobiazgi, uciążliwości dnia codziennego nie są nam istotne. I myślę, że pod tym względem właśnie paradoksalnie można powiedzieć, że te losy ich bardzo zahartowały i w jakimś stopniu im pomogły. Bo teraz nie myślimy też o tym spełnieniu, tak? Czy dałem się radę spełnić, kiedy z tego właściwego sobie miejsca, gdzie czuliśmy się bezpiecznie, tak, zostaliśmy wyrwani, nie? Że dokonaliśmy wyboru, to sami poszliśmy nawet w świat, tylko ktoś nas wyrwał, można powiedzieć, z naszej kultury, ze świata wartości, z tego poczucia bezpieczeństwa i teraz, czy to, patrząc na losy ludzi, może być coś takim momentem, w którym właśnie my to nasze człowieczeństwo mimo wszystko obronimy i jeszcze pokażemy je pięknym, przeżyjemy je pięknie, będziemy zahartowani, jak pani mówi, pewnie nie każdemu się to zdarzy, ale no na pewno nie pociągają tak, no na pewno nie każdemu, na pewno tutaj to by... Człowiek musiał cierpieć. Nie każdy wytrzymuje, nie każdy jest na tyle silny, odważny. No to na pewno mnóstwo ludzi się pod wpływem takich wydarzeń załamywało, prawda? Natomiast te przypadki takie pozytywne, no na pewno mogą jakoś tak człowieka podnieść na duchu, że człowiek może znieść tak wiele i zostać nadal człowieku. Bardzo dziękuję pani Agnieszko, więc próbujemy sięgnąć, to tak patrząc, że to nie pierwsza, ale chyba czwarta książka, którą pani napisała w tej tematyce Kresów Wschodnich. Więc bardzo dziękujemy za te podpowiedzi, bo myślę, że to też łatwiej nam będzie zrozumieć. To ja na celowo nie chcę opisywać tutaj, prawda, historii, bo myślę, że ciekawie jest czytać po prostu, niż potem jak już się zna. Czytać, trzeba czytać Biblię, Słowo Boże, trzeba czytać Biblię. Ale no tematyka jest jakoś tam zarysowana chyba. Dziękuję bardzo za tą rozmowę, dziękujemy za książkę, bo to też będzie może dla kogoś pomoc i w zrozumieniu, ale też jak powiedziałem, to Biblię czytać, Biblię czytać. Tego, żeby też może w inny sposób spojrzeć na siebie, na swoją rodzinę. Czy my możemy zmusić do czytania Biblii? Czy my możemy zmusić dziada do czytania Pisma? Naszym gościem była pani Agnieszka Lewandowska-Konkol, która napisała kolejną książkę Siostry o okresach w Syrce w Wielkim Świecie, konkretnie o trzech kobietach, Ludmile, Barbarze i Hele, które przedwojennej Polsce, żeby winy, oczywiście. No i oczywiście została nie wojna, znalazły się na tam, później w Wielkim Świecie, przeżywają swoje życie. Dziękuję Państwu też za uwagę. To była audycja Czytać, aby być mądrym. Czytaj Biblię, dziadu. Biblia. Nie fiubździu. Nie oręcz. Nie cokolwiek. Nie gadać. Nie plotkować. Nie gromadzić się na głupotach tego złego świata. Y
Biblię czytać. Słowo Boże. Słowo Boże. Tak, na swoją drogą wstrząsająca, przerażająca opowieść, to co się działo. Straszne rzeczy się działy. A co jeszcze będzie się działo? Proszę Państwa, Mazowsze, my mieliśmy wspaniałych własnych bohaterów wyklętych. Jednym z nich był żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, związany z Różanem, gdzie ukończył szkołę. W czasie okupacji uczęszczał na kursy tajnego nauczania w Makowie Mazowieckim. Później działał na Mazowszu Północy. No, jak brzmi imię, nazwisko, pseudonim tego żołnierza. Jeśli film trwa chyba, prawda, w kinie, będziemy mieli konferencję prasową dotyczącą tego filmu. Panie Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Piotr Warszawy, prawda? Tak. Panie Piotrze, no to o kim ja tutaj wspomniałem? To tylko krótkie wspomnienie. Czy chodzi o Mieczysława Ziemi? No oczywiście, bo ja tu miałem dla podpowiedzi i Witolda Pileckiego, i Zbigniewa Kuciewicza, ale chodzi o Mieczysława Ziemieszkiewicza, czyli historia Roya oczywiście, prawda? Świetnie, panie Piotrze. Film w tej chwili jest projekcja w kinie Atlantyk, potem będzie konferencja prasowa, będziemy transmitować dla państwa te konferencje z udziałem twórców, reżysera Jerzego Zalewskiego. Panie Piotrze, a dla pana nagroda oczywiście gratulujemy, pozdrawiamy. Tutaj bardzo ciekawe zestawy nagród. Dziękuję za telefon. No a my do naszego konkursu wrócimy po godzinie 11. O 11 wrócimy. Oświadczenia majątkowe. Potem reakcja na wstępną opinię Komisji Weneckiej. Politycy PiSu mówią o zmianie konstytucji. Nowoczesna twierdzi, że nie ma na to szans. Na koniec spór o białe Oscary. Czyli polityczne wątki tegorocznej gali Amerykańskiej Akademii Filmowej. Były minister sportu Andrzej Biernat stanie przed prokuratorem i usłyszy zarzuty podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Od rana agenci CBA przeszukują jego dom pod Łodzią. Przesłuchują też świadków. Były minister nie został zatrzymany, ale otrzymał wezwanie do stawienia się jeszcze dziś w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Śledczy mają przedstawić Biernatowi 6 zarzutów w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych w latach 2010-2014. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości za rozpoczęciem prac nad nową konstytucją. W ten sposób wiceminister kultury odniósł się do doniesień prasowych w sprawie krytycznej opinii Komisji Weneckiej, która dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. Jestem zwolennikiem tego, żeby rozpocząć pracę nad nową konstytucją i to w całości, żeby już w tym parlamencie powołać Komisję Konstytucyjną, która by nad tym dokumentem pracowała. Nie ma klimatu do dyskusji o zmianie konstytucji, odpowiada na to Adam Szłapka. Według polityka Nowoczesnej rząd powinien zastosować się do opinii Komisji Weneckiej. To jest moment na to, by prezydent przyjął ślubowanie od 3 legalnie wybranych sędziów, przestanie niszczyć porządek konstytucyjny w Polsce, przestanie niszczyć praworządność i potem możemy się zastanowić nad tym, czy w Polsce potrzebne są poprawki w konstytucji. Do projektu opinii Komisji Weneckiej Rady Europy dotarła Gazeta Wyborcza. W dokumencie komisja krytykuje zmiany w Trybunale Konstytucyjnym przeprowadzone w ostatnich miesiącach przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak czytamy, Trybunał został zablokowany, co narusza podstawowe wartości demokracji. Ukraina walczy o członkostwo w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Rozpoczyna się tydzień ukraiński. To 3 dni spotkań przedstawicieli najwyższych władz ukraińskich z politykami z Unii Europejskiej. Piotr Pogorzelski. Do Brukseli przyleci 40 ukraińskich deputowanych, w tym kierownictwo Rady Najwyższej na czele z jej przewodniczącym Wołodymyrem Hrojsmanem. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox zaprezentuje raport i mapę drogową,
której opisane będą zalecenia, które pomogą ulepszyć pracę Ukraińskiej Rady Najwyższej. Parlament w Kijowie boryka się z wieloma problemami. Głównym z nich jest korupcja polityczna. W ustawach wprowadzających reformy często w ostatnim momencie wprowadzane są zmiany pozwalające na ich późniejsze wejście w życie, bądź też ominięcie rozwiązań, których celem jest walka z korupcją. A przykładem są losy ustawy o deklaracjach majątkowych urzędników, której uchwalenia domaga się Unia Europejska. Jej wejście w życie zostało odłożone, a sam tekst zmieniony, aby ograniczyć krąg osób, które muszą składać tego typu deklaracje. W czwartym kwartale 2015 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 3,9%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że ostatni kwartał ubiegłego roku był najlepszy pod tym względem, tłumaczy wiceprezes GUS-u Halina Dmuchowska. Przypomnę, trzeci kwartał to było 3,5, drugi 3,3 i pierwszy kwartał 3,7. Dmuchowska dodała, że głównym czynnikiem wzrostu w Polsce był popyt krajowy. Za nami 88. gala rozdania Oscarów, na której nie zabrakło polityki. Prowadzący ceremonię Chris Rock ostro skrytykował przyznanie nominacji wyłącznie białym aktorom. Komik żartował, że rozwiązaniem problemu byłoby stworzenie osobnej kategorii dla czarnoskórych twórców. Marek Wałkuski. Niemal cały wstępny monolog Chris Rock poświęcił problemowi braku nominacji dla czarnoskórych aktorów i do tematu wracał wielokrotnie. Oscarową galę określił mianem ceremonii wręczenia nagród białych ludzi. Zauważył, że w latach 50. czy 60. Afroamerykanie nie protestowali w sprawie Oscarów, bo mieli ważniejsze problemy, takie jak gwałty czy lincze. Kiedy twoja babcia zwisa z drzewa, trudno zajmować się tym, kto wygrał w kategorii najlepszy zagraniczny film kontrowersyjny. Babcia zwisa z drzewa, czyli babcia jest pochowana. Powiedział, że w Oscarowym koncie albo nie pochowana, zamordowana i babcia wisi na drzewie. Jeśli chcecie, by co roku czarni Amerykanie dostawali Oscara, stwórzcie osobną kategorię, na przykład najlepszy czarny przyjaciel. Chris Rock swój monolog zakończył poważnym stwierdzeniem, że Afroamerykanie nie domagają się specjalnego traktowania, tylko równych szans. No, my na koniec przypominamy o najważniejszych laureatach tegorocznych Oscarów. Najlepszym filmem został Spotlight, najlepszym aktorem Leonardo DiCaprio, a aktorką Brie Larson. Natomiast aż 6 statuetek powędrowało do twórców Mad Maxa, m.in. za montaż i scenografię. Polskie Radio. Stopnie teraz na Mazowszu, po południu do 5 i możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Ciśnienie w normie, na barometrach mamy 1010 hektopaskali. Przypominamy, są utrudnienia na S7 w rejonie Łomianek. Jeden pas w kierunku Warszawy jest nadal zablokowany po tym, jak w miejscowości Kiełpin zdarzyły się 3 samochody. W Warszawie korki nieco zawrzały, teraz już tylko gotowa trasa. Stracimy na zasadzie w tym pasie w kierunku Marynarskiej, na Belwederskiej, od Galerii na Dolnowej, na Krakowskiej, od Międzynarodowej i Parkowej, z Alei Solidarności, od Żelaznej do Placu Batorowego, stoi się również na wjazdach do miasta w stronę Marii, Złotej i Bezpieczna. W pozostałych większych miastach regionu bez problemów, w tym w Ostrowie Mazowieckiej, Nowy Postój, czeka nas na Iwuławu, Augustowskim, i Sokólskim. Rodzina, przyjaciele i władze państwowe pożegnają dziś profesora Ryszarda Bendera. W południe w katedrze Michała Arkanioła w Łomży odbędzie się msza pogrzebowa. Profesor Ryszard Bender zmarł w innym ośrodku po długiej chorobie, miał 84 lata. Profesor wychował wiele pokoleń historyków. Przez lata zasadał pojemnicę. Odchodzi człowiek, który wiele zrobił dla Polski. Nam to na razie licznik gazowy ukradziono, wyrwano, bo to powiedziała dziadówka, że przyszli wymienić. A oni nie przyszli wymienić, tylko przyszli świadomie wyrwać licznik. Ale nam to nie jest potrzebne, ale sam fakt. Może ta Wyższa Szkoła Medialna by się zainteresowała tymi przykazaniami. Dlaczego drugie wyrzucono przykazanie?
swoim przywiązaniu do ojczyzny, ale też dało świadectwo o swojej wierze. Dzisiaj rodzina, szczególnie ta bliska, jest pewnie pełna trwogi i smutku, ale też myślę, że nasza obecność nie będzie też znakiem pocieszenia, znakiem nadziei, ponieważ za panem profesorem idą wspaniałe czyny i te czyny na pewno u ojca niebieskiego będą kartą wejścia do szczęścia wiecznego, do tej radości, którą Pan Bóg przygotował dla niego. Czas kłamców, to przecież wiadomo, że prawda? Czas kłamców. Czas kłamców, to przecież wiadomo, nie? No. Czas oszustów, to przecież wiadomo, nie? Radio Koncita nadaje. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach oraz na Kowalszczyźnie zachmurzenie małe, po południu wiecholam wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie całkowite i deszcz, także ze śniegiem. Na termometrach od 2 do 6 stopni na północy, zachodzie i centrum kraju. Radio Tok FM Euro Koncita Barbie Baby Langstrom Ekstra. Dziś w sanktuarium Chrystusa Pana Jezusa w Poznaniu odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo się zaproszona. Program spotkanie w wieczorem, nie wydłuża się. 16.30 w niedzielę. Spotkanie przedstawicieli Wielkiego Spiritu Radia Maryja. O 17.30 rozpoczęcie transmisji tego ucztanku Radia Maryja. Średniowiecze. Niech będzie jasna jucznia, ale średniowieczna. Niech będzie jasna, ale niech będzie średniowieczna. Rozmowy nie zakończone na temat Twoje cierpienia, Krzysztof. Gości rozmówczego, ksiądz profesor doktor Leszek Milczyński, wykładowca na Wydziale Teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kustosz sanktuarium Chrystusa Pana Jezusa. Ksiądz profesor doktor habilitowany Mieczysław Mikołajca, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ksiądz doktor Adam Sikora, wykładowca tego uniwersytetu, a także doktor Szczepan Kowta, lekarz. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie, a także na następne 7 marca do Lublinca do parady pod wezwaniem świętego Stanisława Kowalski, 14 marca do Czernikowa Zawsze trzeba się pytać ojca. Ojca trzeba się zawsze pytać. Ugoda w pełni zakazana. Zerwanie umowy na dofinansowanie kwaterni torońskiej było bezprawne. Kto rzekł szok? Jakie są argumenty sądu? W naszym dzienniku obszerny fragment uzasadnienia. Był to fragment codziennej prasy mowy. Teraz rozpoczynamy spotkanie rodziny Radia Maryja z jakiegoś takiego programowego. Ale chciałbym podziękować tym, którzy radio wspierają darem serca. Ofiarodawcy z parafii Marciaki, Cecylia Łomżyńska, pani Władysława Migurę, pani Cecylia Karaszewska, pan Stanisław Karaszewski, pani Jadwiga Adramczyk, pani Genowesa Zygmunt, pani Jadwiga Sobie. Nie będziecie głosić Biblii, czytać nie będziecie.
Będziecie to kamienie nawet mówić będą. Kamienie. Średniowiecze w racji. Chciała, nie chciała. Chciała, nie chciała, średniowiecze wraca. Wiara w duchy. Oj, oj, ciemna ta. A Janeczka Sowiecka ciągle mówiła do Mareczka, a co ty w duchy wierzy? A co ty w duchy wierzy? Mówiło o zasadzie nieoznaczył mężczyzny Heisenberga. I tak się zastanawiałem, do czego on dojdzie, ale doszedł. To bardzo ciekawe. A to niebezpieczne jest temat. Ale właśnie jak widać, kaznodziejstwo jest naprawdę pojemną sztuką wymowy. To jest. Natomiast w zeszłym roku to było bardzo zabawne, bo w zeszłym roku kaznodzieja, o ile to ojciec Krzysztof to był, doprowadził wielokrotnie zgromadzonych do śmiechu. Padł taki i on sam nawet wspomniał wtedy, że była taka tradycja, której później zakazano w kościele późno starożytnym i wczesnośredniowiecznym, była taka tradycja tak zwanego risus paschalis, czyli trzeba było doprowadzić ludzi do śmiechu, śmiech wielkanocny, w Wielkanoc trzeba się śmiać, więc kaznodzieje byli zachęcani, żeby opowiadać dykteryjki, żeby wesołe było to kazanie. Oczywiście. Zakazano, bo się zaczęło to robić naprawdę już. Nie może być smutne. Prośba, a wiadomo, Vox Populi, Vox Dei, czy jest możliwość pozyskania od księdza kantora próbki wokalnej? Ktoś na pewno nie, błagam. Nierozgrzany głos. Głos jest nierozgrzany, ale ksiądz doktor jest profesor zawodowcem, więc nie może tak bez przygotowania śpiewać. Ale może nie będzie próbki wokalnej, ale dała mi się bardzo ciekawa taka informacja o kazaniu osnutym wokół zasady nieoznaczoności. Zawodowiec nie może tu śpiewać, niech Jaśki śpiewają. Nieco sopran. Proszę Państwa, teraz wystąpi w galerii piecowej nieco sopran. No, tutaj dużo nie potrzeba nam tego sopranu. Wystarczy nam nieco sopran, proszę Państwa. To my jeszcze wiemy. Gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Conchita Barbie, to gdzieś jest ten moment, kiedy Baby ułamek sekund już wiemy, a wcześniej Langström Extra. Czynna, glucha ściana, prawda? Nie wiadomo co. Nieco sopran. Bukmacherzy oraz ojcowie i bracia z niecierpliwością oczekują, co kogo wyznaczy, kto dostanie to Oscarowe. Nieco sopran w galerii piecowej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Zapraszamy Biblię czytać. Nie żebrać z kapeluszem po domach czy po ludziach. Nie szukać winnych. Cierpienie niewielki pożytek przynosi, powiedział apostoł Paweł. Czytać Biblię, no to właśnie choćby ze względu na to, byś już wiedział, że cierpienie niewielki pożytek przynosi. Że ludzie, ktoś mnie pyta, a co mówiłeś? Albo co masz zamiar powiedzieć? Ja mówię na przykład, co mam zamiar powiedzieć. Ja myślałam, że to mówi Szczygieł. Ten mój kochanek. A to patrz. Zobacz. Radio Conchita. I coś się dzieje, tak? Nagle się okazuje, że nie wiem, to słowo przemawia, że ludzie są dotknięci, że ktoś przychodzi i mówi też, czy
W życiu nie słyszałem, że ktoś to tak powiedział. Czasami jest dość zabawnie, bo ludzie mówią na przykład, no w życiu, jak to ojciec ładnie wymyślił, że zło dobrem zwycięża. I to jest po prostu takie, no, nie mówię, no powiedziałem, że pewną święty Paweł i właściwie go cytowałem, ale to jest to, że do ludzi dociera, bo to się dzieje, bo to się w tym momencie dzieje. Kazanie jest wydarzeniem. Wrócimy do naszego kazania tutaj w studiu po informacjach. Profesor Andrzej Zieniewicz, ojciec dr Paweł Krupa, informacje o 11.20. Albo jeszcze ma głos podobny do tego ze świętej Anny, wiesz, proboszcza, co mówi, ze świętej Anny, ten ksiądz, jak on tam. Chyba wszystko już było, dlatego wszystko zrobimy inaczej. Politykę wyprowadzimy z wiejskiej, z BWD. Warszawa, wszystkiego ciekawa. Warszawa, Polski, a zapraszamy serdecznie Państwa, serdecznie. No i że te buziaczki oczywiście przesyłamy, buziaczki. A proszę jeść kaczki, proszę jeść kaczki. Zawsze czarne. Będę mówił to, co myślę, prosto w oczy. Zapraszamy na autorski program Tomasza Lisa w każdy poniedziałek o 19.30. Oglądaj Onet. Uwaga! Już czas wziąć żółtą tabletkę Asystor Slim na dzień. Składniki tabletki Asystor Slim na dzień wykorzystują codzienną aktywność do szybszego spalania tkanki tłuszczowej, a do tego zmniejszają wchłanianie tłuszczów. Suplement diety Asystor Slim sprawi, że efektywnie wykorzystasz cały dzień na odchudzanie, które będzie szybkie i skuteczne. Asystor Slim. Dwufazowy system odchudzania na dzień i na noc. Chudnij z asystorem rano i wieczorem. Więcej na asystorslim.pl. Radio Conchita. Limitowana kolekcja Top Secret for Avanti ze specjalną ofertą cenową. 61 modeli wiosennych płaszczyk, test kremów rozświetlających, a także mnóstwo kuponów rabatowych na weekend zniżek. Avanti. Już w sprzedaży. Nie przegap. Radio Conchita. Jestem na mezoliftingu w Krynicy Zdroju. No i co tam u ciebie? No, masaż baryjski w spa na wzgórzu Artylewskich. A teraz co porabiasz? Relaksuję się w jacuzzi w Polanicy Zdrój. Tobie to dobrze. Urokami hoteli spa dr Irena Eris najlepiej cieszyć się we dwoje. Podziel się luksusem i skorzystaj z promocji. Teraz dwuosobowy pobyt w cenie jednoosobowego. Jak umierać to we dwoje? Jak przygota to tylko w Warszawie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. Prokuratorzy chcą przesłuchać Andrzeja Biernata, byłego ministra sportu w rządzie Ewy Kopacz, zaraz po tym, jak agenci CBA zakończą przeszukiwać jego dom pod Łodzią. Rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak potwierdził, że polityk Platformy usłyszy 6 zarzutów. Andrzej, Państwo wezwany do tutejszej prokuratury celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego. Jeżeli chodzi o godzinę, to nie jest ona sztywno ustalona, niezwłocznie po zakończeniu czynności przeszukania. Śledczy podejrzewają Biernata o podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych za lata 2010-2014. Według CBA były minister zaniżył w nich swoje dochody o ponad 85 tysięcy złotych. Nie ujawnił też posiadania samochodu jako wspólnego majątku z żoną. Trzech byłych szefów TEPCO, czyli firmy zarządzającej japońską elektrownią atomową Fukushima 1, zostało oskarżonych o zaniechanie kroków, które mogłyby... Jacy to są ludzie uczciwi na świecie, widzisz? ...tego roku to pierwsze akty oskarżenia przeciwko dyrekcji TEPCO. Ogłoszono je na kilka dni przed 5. rocznicą wypadku w Fukushimie. Media oczekują, że proces dyrektorów, którym zarzucono zaniedbania, rozpocznie się dopiero w przyszłym roku ze względu na dużą liczbę dokumentów, które trzeba skompletować. Zaś japońska telewizja NHK podkreśla, że po raz pierwszy wymiar sprawiedliwości będzie musiał zdecydować, czy ktoś jest winny katastrofy w elektrowni. Doszło do niej, przypomnijmy, po tragicznych skutkach trzęsieniu ziemi. Agnieszka Radwańska otrzymała 3. miejsce w rankingu WTA Tour. Z czołowej setki wypadła natomiast Magdalinet. W stawce najlepszych tenisistek wciąż przewodzi Amerykanka Serena Williams. Za nią klasuje się Niemka polskiego pochodzenia Angelika Kerber. Pogoda. Dziś najwięcej rozpogodzeń na Pomorzu, Warmii, Mazurach oraz na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach pochmurno i mokro, popada śnieg z deszczem, a na południu, gdzie dziś najcieplej deszcz.
Na termometrach od 3 stopni w Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu przez 5 w Warszawie do 8 w Krakowie i 10 stopni w Rzeszowie. Radio Tok FM. Zima jeszcze. Zima jeszcze. Zima jeszcze.